Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Zwykle staram się unikać robienia filmów o akcesoriach, z tego względu, że uważam, że są one do siebie zwykle bardzo podobne i nie mają nic, co wyróżniałoby je z tłumu. W tym jednak przypadku jest nieco inaczej, ponieważ zestaw, który wam zaprezentuję, ma coś, co jest moim zdaniem wyjątkowe. Mowa tutaj o XPG MX-H30. Ogólnie rzecz biorąc jest to zestaw. W jego skład wchodzi zewnętrzna karta dźwiękowa z przyciskami oraz potencjometrem do zmiany głośności. To jest moim zdaniem rzecz, która znacząco wyróżnia te słuchawki, ale po kolei. Zacznijmy może od słuchawek. Są to słuchawki zamknięte. Wymiary głośnika mają 53 mm. Impedancja wynosi 32 ohmy plus minus 15%. Czułość 110 dB. No i charakterystyka częstotliwości na poziomie od 20 do 20 tysięcy Hz. Jakość wykonania jest super. Co chyba nawet jeszcze ważniejsze, to, że te słuchawki bardzo dobrze leżą na głowie. Pianka przylegająca do uszu jest bardzo miękka i przyjemna, a docisk na uszach jest taki w sam raz, ani za mocny, ani za lekki. Nie uciska aż tak bardzo, żeby po kilku godzinach czuć dyskomfort, a jest na tyle mocny, że skutecznie wygłusza otoczenie. Na przykład mojego brata, który siedzi obok i nawala w klawisze w swoją klawiaturę mechaniczną. Pałąk natomiast nie jest wykonany z grubego metalu, więc przy jego naciskaniu może się trochę uginać. No ale chyba nie jest to jednak najważniejsze w słuchawkach, ale to jak grają. Niestety nie mam wam dać jak posłuchać, bo wiecie, film. Ale mogę wam co nieco opowiedzieć. Dźwięk jest czysty i nie ma w nim za dużo niepotrzebnego basu. Wysokie tony są bardzo dobrze słyszalne. Z pewnością nie są to takie słuchawki o niskiej jakości, które bardzo dudniącym basem starają się zagłuszyć wszystkie niedoskonałości, a także to, że często wysokie tony są potem albo jakieś przesterowane lub źle słyszalne. Są to słuchawki, które mają bardzo czysty dźwięk, co mi się osobiście bardzo podoba, bo jestem zwolennikiem tego typu dźwięku. Ogólnie myślę, że to są takie słuchawki, które już coś sobą reprezentują, no ale oczywiście to też wynika z ceny, bo no te słuchawki nie są oczywiście najtańsze. Słuchawki posiadają trzy złącza. 3,5 mm jack do dźwięku oraz mikrofonu, a także USB, które jest odpowiedzialne za czerwone podświetlenie słuchawek. Na plus jest to, że USB można nie podpinać, jeżeli komuś nie podoba się koncept świecących słuchawek. Myślę, opcja bardzo spoko. Co fajne, do słuchawek jest dołączony także mikrofon, którym można wypinać w razie potrzeby, gdybyście mieli jakiś mikrofon stacjonarny. Jest to na pewno całkiem ciekawy koncept. Niektórzy producenci, z tego co wiem, radzą sobie w ten sposób, że po prostu mikrofon można obrócić. Tutaj, jeżeli mikrofonu nie potrzebujecie, możecie go po prostu odpiąć i schować do pudełka. Co mnie osobiście bardzo w tym zestawie zaciekawiło, to właśnie ten przedwzmacniacz, który jest również kartą dźwiękową. Spodobało mi się bardzo również to, że karta wzorowo jest obsługiwana pod Linuxem. A ci z was, którzy Linuxa używają, to zapewne wiedzą, że obsługa karty dźwiękowej, że karta dźwiękowa działa dobrze, no to nie zawsze jest reguła. Więc tu osobiście mnie jako Linuxiarza całym sercem to kupiło. Na froncie mamy pokrętło, którym możemy regulować głośność, a także kilka przycisków. Mamy do dyspozycji 3 złącza USB oraz 3 3,5 mm jacki. Możecie się zastanawiać, ale po co aż 3 jacki audio? Ano dlatego, że dzięki tej karcie jesteśmy w stanie podłączyć naraz głośniki oraz słuchawki, które są w tym zestawie. Potem możemy przyciskiem wybierać źródło, na które chcemy przekazać dźwięk. I to jest bardzo spoko, bo mamy 3 tryby. W pierwszym trybie działają tylko słuchawki, w drugim trybie działają słuchawki oraz głośniki, a w trzecim trybie działają tylko głośniki. Gdy jesteśmy przy przyciskach, mamy także jeden do wyciszania mikrofonu, jeden do przełączania karty w tryb 7.1 oraz ostatni do wyboru, powiedzmy, ulepszeń dźwięku. Nie wiem, czy tylko mnie, ale jak mam do czynienia z tego takimi typu ulepszaczami dźwięku, nigdy nie jest to zbyt dobre doświadczenie.
pierwszej chwili, kiedy wyciągnąłem słuchawki z pudełka i chciałem posłuchać na nich muzyki, myślałem, że coś jest z nimi nie tak, bo muzyka po prostu brzmiała fatalnie. Okazało się, że domyślnie włączony jest tak zwany tryb gry, który podbija jakoś w dziwny sposób dźwięki i muzyka brzmiała po prostu fatalnie. Na szczęście wystarczyło przełączyć się na ostatni tryb, który jest właśnie muzyczny i wszystko brzmiało tak, jak powinno. I zasadniczo tych słuchawek można powiedzieć, że używałem tylko na tym ostatnim trybie muzycznym, ponieważ w każdym innym dźwięk wydawał mi się w jakiś sposób nienaturalny. Nie wiem, czy ten tryb gry ma dawać nam jakąś realną przewagę, ale ja osobiście, grając w gry, korzystałem i z tego trybu dla graczy, i z tego trybu muzycznego, no i koniec końców zawsze wracałem do tego muzycznego. Po prostu, moim zdaniem, to brzmi wtedy tak, jak powinno, czyli naturalnie. Tryb 7.1 jest spoko i świetnie sprawdza się w grach pokroju Counter-Strike'a lub innych Overwatchach, bo słyszymy naszych przeciwników bardzo dokładnie, no i to jest rzecz, która rzeczywiście w jakiś tam sposób może nam dać przewagę nad naszymi oponentami. Moim jedynym zastrzeżeniem co do tego sprzętu jest trochę nieprzemyślane ułożenie portów w tej karcie. No bo zobaczcie, gdy podłączymy wszystkie rzeczy tak, jak powinny być, no wygląda to kiepsko. Z dwóch stron mamy kable, no a też nie chcemy chować przecież gdzieś tej karty, fajnie jest mieć ją pod ręką, żeby kontrolować sobie głośność albo przełączyć się między trybami, więc no szczerze mówiąc, ja nie jestem jakimś mistrzem pięknie poukładanych kabli, ale gdzieś to w pewien sposób mnie tam w oczy kłuło. Więc jeżeli ktoś z was jest takim mistrzem pięknie poukładanych kabli, no to musi się poważnie nad tym zastanowić, czy będzie w stanie gdzieś tak umieścić tą kartę, żeby nie zaburzyło mu to jego perfekcyjnej przestrzeni. Moi drodzy, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, a jeżeli interesują was filmy o technologii, to polecam zerknąć na mój kanał. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.